Na Jurze nie byłem pierwszy raz, ale przez te 2 dni kilka razy przejeżdżałem przez ojców i inne wioski i wtedy naszło mnie takie skojarzenie z tolkienowskim Rivendell. Z jednej strony zalesione wzgórza, z drugiej pionowe skały wapienne, wśród tego wszystkiego potoki, w tym największy prądnik i szlaki rowerowe, spacerowe itp. Trochę powalone jest tam rozmieszczenie atrakcji. Ja miałem szczęście, że akurat miałem tam nocleg i wszystko było blisko, więc ja nie mającym nic przeciwko chodzeniu po lesie zaproponuję następującą kolejność. Na początek polecam jaskinię Łokietka, w której niestety nie nazbierałem materiału, bo było ciężko z różnych przyczyn. Tu macie materiały z internetu, a ja opowiem legendę. Legenda głosi, że kiedy Władysław Łokietek na początku XIV wieku walczył tu z Czechami, ze swoimi rycerzami skrył się przed wrogiem w tej właśnie jaskini i na dodatek zwierzę typu pajęczak obsrało wejście swoją nicią, więc jak Czesi przechodzili, to stwierdzili, że tutaj to ich na pewno nie ma, bo pajęczyna jest nienaruszona. Łokietek z towarzyszami miał się tam ukrywać przez 6 tygodni, tam jedząc, śpiąc, obradując, a jedzenie dyskretnie dostając od mieszkańców wioski. Dzisiaj w jaskini można zobaczyć stół rycerzy, tak zwany kominek w kształcie takiej rodem z horroru twarzy, łoże Łokietka, natomiast niestety nie można zobaczyć szaty naciekowej, bo wszystko rozpizgali turyści w XIX wieku. Zjednoczenie Polski przez Łokietka to w ogóle temat na osobny odcinek. Ojcowski Park Narodowy posiada zasoby między 700 a 800 jaskiń, w zależności kogo spytać, czy przewodnika w jaskini Łokietka, czy na Pieskowej Skale, w tym tylko dwie udostępnione do zwiedzania turystom, jaskinia Łokietka i jaskinia Ciemna, niestety byłem tylko w tej pierwszej. Reszta to takie niegłębokie groty, jak o tu, ta tutaj to jest jaskinia krowia, chociaż bardziej to jest grota. Różnica między jaskinią a grotą jest taka, że do jaskini, do najgłębszego punktu nie dociera światło słoneczne. Koniecznie trzeba przejść przez Bramę Krakowską, czyli wyrwę między takimi dwoma skałami, przy których się zaczyna lub kończy, jak kto woli, szlak prowadzący z głównej drogi do jaskini Łokietka i kilku innych lokalizacji. Stamtąd można podziwiać takie piękne skały, wśród nich można nawet wypatrzeć takie przejście, więc jak planujecie jakiś wypad na szlak, ale macie lęk wysokości, to zróbcie porządny ten research. Jak macie trochę czasu wieczorkiem, to polecam, jak ja, przejść się Doliną Sąspowską. Szlak biegnie z Ojcowa do wsi Zagubaje, bo potem już się kończy las, wzdłuż jakiejś strugi, której nawet nie ma na mapach Google. Ładnie tam, wypatrujcie dokładnie, co tam się kryje, bo może tam być coś ciekawego. Możecie też zahaczyć o ojcowskiego pstrąga, tradycyjny wyrób regionalny. Pstrągi są hodowane w stawach w Ojcowie. Cyk na małusza. Potem już w centrum Ojcowa mamy na wzgórzu ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, bo kogo by innego w tym regionie. Nigdy nie grał jakiejś ogromnej roli historycznej, był taką, można by powiedzieć, strażnicą, bo przecież kilka kilometrów dalej jest jeszcze Pieskowa Skała. Miał różnych właścicieli, w tym królową Bonę Sforze. Został zrujnowany i odbudowany w pierwszej połowie XVII wieku i szczęśliwie jakimś cudem nie dotknął go potop szwedzki. W 1802 zamek z przyczyn czysto naturalnych, bo po prostu czas płynął, został opuszczony. Właściciel ewakuował stamtąd wszystkie ruchomości i zamek zaczął sobie po prostu stać. W 1815 został własnością państwa. Potem, wykupiony przez Konstantego Wolickiego, został częściowo rozebrany, bo mury groziły zawaleniem. W końcu XIX wieku nie było już fosy, została tylko brama i mała wieża. Dzisiaj jest to zwykła ruina, jednak jeżeli trafi się na dobrą pogodę, niezwykle urokliwa. Fajne wrażenie robi brama, oparta o naturalne wapienie. Najfajniejszy widok rozpościera się z tarasu widokowego w miejscu dawnej wieży, tak, tutaj kiedyś stała wieża i nie spierdzieliła się w cholerę w dół, oraz spod baszty powyżej bramy. Widać całe centrum Ojcowa i okoliczne wzgórza. We wnętrzu baszty obronnej mieści się skromna wystawa fotografii i innych fantów, puszczony jest też film. Znajduje się tam też studnia zamkowa. Wieczorem, a
także ryby, w tym gatunki przeznaczone dla osób majętnych i wysoko. Nie wiem, czy to słychać, to chyba coś w języku elfów. Dalej, jadąc w kierunku Sołuszowej, niecodziennym widokiem jest kaplica świętego Józefa na wozie. Legenda głosi, że na przełomie XIX i XX wieku pozwoliło to obejść carski zakaz budowania kościołów na ziemi ojcowskiej. Ogólnie polecam też w tej dolinie po prostu wejść sobie w jakiś szlak boczny i iść przed siebie, ale oczywiście oznaczony, żeby się nie zgubić. Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym w Polsce, ale trzecim pod względem bogactwa przyrody ożywionej. Czyli generalnie polecam wbijać do Ojcowa.